Witam serdecznie. Nazywam się Tomek Kućma, jestem lektorem audiobooków i chcę powiedzieć, że właśnie niedawno skończyłem nagranie pierwszej książki Dale'a Carnegie dla wydawnictwa Studio MK. I nie to nie jest słynne, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Matka wszystkich książek pozytywnych, jak ja ją nazywam, książka, od której również dla mnie zaczęła się cała przygoda z rozwojem osobistym. To jest ten mój cenny egzemplarz właśnie sprzed wielu, wielu lat, od którego zacząłem, a z którego później czytałem audiobooka właśnie, ale to było w roku 2005. I to wcale nie jest. Pierwsza książka napisana przez Dale'a Carnegie. Bo nie wiem czy wiecie, ale Dale Carnegie zaczynał swoją publiczną działalność no, na początku XX wieku, w roku 1912. I zaczynał od tego, że był nauczycielem wystąpień publicznych. Prowadził kursy wystąpień publicznych dla ludzi biznesu. Pamiętajmy, że to były czasy, kiedy wow, no, oczywiście internetu nie było, ale nie było nawet telewizji, ani nie było radia. Ludzie czerpali wtedy wiedzę, inspiracje, odkrywali nowe wiadomości, nową, nową wiedzę właśnie na różnych spotkaniach, przy różnych klubów, spotkaniach politycznych, jakichś społecznych, w kościołach, tam gdzie spotykali się na sali i aby Przekazać im jakąś informację, albo aby skłonić do działania, do zaangażowania się w cokolwiek, ktoś musiał wyjść na scenę i w umiejętny sposób dotrzeć do słuchaczy, poruszyć ich serca i umysły. A więc umiejętność dobrego zachowania się na scenie, umiejętność skonstruowania odpowiedniej wypowiedzi, później przekazania jej publiczności była szalenie istotna. A zastanówmy się, jak to jest w dzisiejszych czasach. Kanałów na YouTubie, na Facebooku, na TikToku, tych różnych, przepraszam za określenie, filmików, które zamieszczamy, ale zastanówmy się, na ile istotną umiejętnością dzisiaj dla nas jest komunikacja. I dlatego chciałem Wam polecić właśnie tę książkę i tego audiobooka, który od dzisiaj jest dostępny. Pierwszą książką, jaką napisał Dale Carnegie w roku 1926. Była książka Public Speaking for Success, a Practical Course for Businessmen, um, czyli właśnie praktyczny kurs wystąpień publicznych dla ludzi biznesu. I jak to właśnie w tamtych dawnych czasach Dale Carnegie zajął się naprawdę głęboko zagadnieniem, pod tytułem Jak skonstruować i jak wygłosić poruszające wystąpienie, takie, żeby się wybić na tle wielu innych mówców, których wtedy mielibyśmy wokół siebie, dziś pewnie w internecie, wtedy na tych scenach. Więc powstało dzieło naprawdę, opracowanie naprawdę głębokie, naprawdę szczegółowe. Pozwól, że jeśli jesteś mówcą publicznym albo myślisz o tym. To pozwól, że przeczytam Ci zaledwie tytuły tych rozdziałów, a Ty postaraj się, mój drogi, moja droga, wybrać trzy takie zagadnienia, które Cię z nich zainteresują. Gdybyś mógł posłuchać tylko trzech rozdziałów, to które by to były? Na przykład: nabierz odwagi i pewności siebie to rozdział pierwszy. Drugi: pewność siebie dzięki przygotowaniu. Trzeci: jak słynni mówcy przygotowywali swoje mowy. Czwarty: poprawa pamięci. Piąty, nie pozwól słuchaczom zasnąć. O, jeden z moich ulubionych. Szósty, zasadnicze elementy udanego przemawiania. Siedem, sekret dobrego przekazu. Które trzy byłyby dla ciebie ważne? Prezentacja i osobowość sceniczna, a może ten jakże ważny moment, jak zacząć mowę, sam początek, jak natychmiast zawładnąć słuchaczami. A może chciałbyś wiedzieć, jak skutecznie zakończyć mowę, aby ludzie coś zrobili po naszym zejściu ze sceny? Jak wywierać wrażenie i być przekonującym? Jak zainteresować słuchaczy? I wreszcie, jak nakłonić ich do działania. Ciekawe, czy udało Ci się wybrać tylko trzy zagadnienia z tych wszystkich kilkunastu, które przeczytałem? A może tak jak ja masz wrażenie, chcę wiedzieć o nich wszystkich, prawda? Sięgi więc do książki Jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą taki jest polski tytuł tej książki. Ona już była kiedyś wydana pod tytułem Po Szczeblach Słowa, w tej chwili jest wznowiona, bo czujemy wszyscy, wydawnictwo Studio MK też czuje, że temat jest absolutnie aktualny i potrzebny. Dodam, że tutaj oprócz dokładnego omówienia każdego zagadnienia, oczywiście, jest mnóstwo przykładów, jak to u Dale'a Carnegie, różnych historii. One są na przykład na temat Abrahama Lincolna, na temat słynnych mówców, na temat różnych no, ludzi, których Dale Carnegie spotkał podczas swoich kursów, ale są tutaj też przykłady bardziej współczesne, ponieważ współautorem tej wersji książki, którą wydajemy, jest Arthur R. Pell. Też mówca, szkoleniowiec, który dorzucił kilka takich wątków, już a propos na przykład świata internetu, który mamy wokół siebie więc to jest naprawdę głęboka książka, głęboki kurs tego, co robić, żeby być naprawdę wybijającym się mówcą. Do tego jeszcze na końcu każdego rozdziału, oprócz podsumowania, jak to udaje Carnegie, są też takie ćwiczenia z emisji głosu. Oparte na artykułach i ćwiczeniach stosowanych przez śpiewaków operowych, i to też są bardzo ciekawe rzeczy. Jest tutaj, dla mnie to było duże wyzwanie nagranie te, tego audiobooka, nie tylko dlatego, że jest jednym z najdłuższych prawie 16 godzin trwa to jest ponad 300 stron. Ale wyzwaniem było również to, że jest tutaj pełno wierszy, jakichś fragmentów prozy. Jest tutaj spory fragment na przykład Juliusza Cezara Williama Szekspira. To wszystko są ważne narzędzia do tego, aby nauczyć nas, jak konstruować mowę, co jest ważne w naszym przekazie. Na koniec, jeszcze jako aneks do tamtego wydania pojawiają się trzy bardzo ciekawe eseje rasela, Akry Diamentów, Później Alberta Hubbarda, Wiadomość dla Garci, i wreszcie fantastyczny esej, Tak jak człowiek myśli, Jamesa Alena, który nagrałem po raz drugi dla potrzeb tego audiobooka, pierwszy raz z 10 lat temu, na podstawie tłumaczenia Instytutu Praktycznej Edukacji, a tutaj mamy lekko inne tłumaczenie. Pani Doroty Piotrowskiej, która przetłumaczyła też całą książkę, więc to tak, taki smaczek. Druga wersja, tak jak człowiek myśli, Jamesa Alena, ponadczasowego eseju o pozytywnym myśleniu, o, o sile umysłu, z jakiej jakże często wcale nie korzystamy. Więc znajdziesz tutaj mnóstwo przydatnych, bardzo ciekawych narzędzi, teorii. Historii, przykładów, ćwiczeń. Jeśli chcesz być wyjątkowym mówcą, wybić się ponad przeciętność, jeśli chcesz oddziaływać na ludzi, czy to ze sceny, czy przez media społecznościowe, ale na wysokim poziomie, sięgnij koniecznie po tę książkę, czy od dzisiaj tego audiobooka. Jeszcze raz mówię, prawie 16 godzin. Słuchania, więc no, może nam towarzyszyć przez długi czas. Ale to jest też taka ponadczasowa książka, tak jak jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, do której warto wracać i sobie przypominać te różne podstawowe zasady dobrego występowania. Bardzo głęboko omówione, więc myślę, że to jest też dobra gimnastyka dla umysłu. To nam się na pewno przyda w dzisiejszych czasach przekazów krótkich. Powycinanych i, i, i takich właśnie niedopracowanych. Wybijajmy się tym, że nasze wystąpienia będą właśnie dopracowane, zbudowane, skonstruowane, dobrze wygłoszone, dobrze nagrane w dzisiejszych czasach. Także, jeśli ciągniecie w tę stronę, to gorąco polecam. Życzę dobrego słuchania, a może na koniec przeczytam taki fragment tutaj z okładki. Który da ci trochę wyobrażenia o tym, jaka ta książka jest. Każdy ma do dyspozycji tę samą nutę. Każdy ma do dyspozycji to samo słowo. A efekt? Kiedyś zdarzyło się, że siedziałem na koncercie obok pewnej młodej kobiety, która czytała nuty Mazurka Chopena, granego właśnie przez Ignacego Paderewskiego, chyba największego pianisty swoich czasów. Kobieta była zadziwiona. Nie mogła zrozumieć. Palce Paderewskiego dotykały dokładnie tych samych nut, jakich dotykały jej palce, gdy grała tę samą kompozycję, a jednak jej interpretacja była pospolita, jego zaś natchniona, pełna niezrównanego, piękna i fascynująca każdego, kto jej słuchał. Nie chodziło o samo dotykanie poszczególnych nut, ale o sposób, w jaki to robił, o uczucie, artyzm. Osobowość, jaką w to wkładał. Właśnie to stanowiło o różnicy między pośredniością a geniuszem. Pisze Dale Carnegie w swojej książce: Jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą? Od teraz, także w wersji audio, polecam, zapraszam do usłyszenia.